Siemano, z tej strony Skydum, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaczynamy nowy sezon w karierze Sampdorią i wprowadzamy nową rzecz do serii, czyli piszecie zawodnika odcinka, a za to, że ktoś napisze na przykład komentarz z jakimś argumentem, dlaczego ten zawodnik został zawodnikiem odcinka, pozdrowię tą osobę na odcinku, może kilka osób pozdrowię, zobaczymy jak to będzie, myślę, że fajny pomysł i na pewno będzie więcej komentarzy, no i lecimy. Dobra, i tutaj wszystkie propozycje od was, wszystkie sprawdzałem. No ja oczywiście próbowałem kupić te najbardziej realistyczne, ale dziękuję za wszystkie komentarze i zobaczymy, kogo uda mi się kupić. Dobra, i dzisiaj zagramy jeszcze spotkanie z Napoli, Lazio i Torino. No i zaczynamy. Próbuję najpierw kupić Ahmeta Musę, myślę, że dość realistyczny transfer. Dawid Kownacki, który oczywiście już przeszedł do Sampdorii w tym okienku. Łukasz Teodorczyk, Polak, myślę, że też są duże szanse, żeby taki transfer był realistyczny. Tutaj Kessie, też myślę, że realistyczny. Dani Ceballos, no tutaj trochę tak średnio bym powiedział, ale ten pomysł mi się bardzo spodobał i dlatego tutaj Ojira Ofo, Pellegrini, środkowy pomocnik z Sassuolo, Kujate, naprawdę świetny czołg. Tego obrońcy nie przeczytam, bo nie chcę połamać języka. Diop, świetnie rozwijający się zawodnik Francuz, więc myślę, że pasuje do Serie A. Tutaj Caldara z Juventusu. I tutaj mamy oczywiście trening i się okazało w ogóle, że mam aż 18 pomocników w klubie, więc kilku muszę też sprzedać, no bo dużo osób wróciło z wypożyczenia, ale zobaczymy jak to będzie. No i tutaj nie pokazywałem wam kontraktów, bo to wtedy za długo trwa i postanowiłem, że Matea Caldarę zaakceptuję, który spędził na wypożyczeniu w Atalancie oczywiście jeden sezon, wróci do Juventusu, a teraz przychodzi do naszego klubu, czyli oczywiście Sampdorii. Tutaj Dawid Kownacki również ofertę akceptuje, bo to jest naprawdę realistyczny transfer. Tutaj ofertę za Torreira odrzucamy, bo jest to bardzo młody, perspektywiczny zawodnik. Tutaj kolejna oferta, tego zawodnika już sprzedajemy, bo nie gram na skrzydła. I tutaj ostatni transfer w dzisiejszym odcinku, czyli Lorenzo Pellegrini, naprawdę też fajny pomysł. Nie wiem, nigdy nim nie grałem, więc warto go wypróbować. I tutaj trening, już tutaj Pellegrini między innymi trenuje. Zobaczymy kto jeszcze, chyba Kownacki. Kownacki trenuje, Caldara, Skriniar i Matiello. Dobra, i zaczynamy pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku, czyli mecz z Napoli w Super Pucharze Włoch. No i zobaczymy jak wyjdzie to spotkanie. Jak dobrze pamiętam, zawsze mecze z Napoli były dość łatwe. Bieszaksa dla Napoli, Cajon na skrzydle, ładne długie podanie do Insigne, ale Viviano zawsze dobrze broni, to trzeba przyznać. Dobra, tutaj Szyck, podanie do Włocha, Włoch on daje piłkę dla Czecha, tutaj ładnie zauważył Szyck, brata bratu uderzenie, no i pokonuje Pepe Reina w minucie 28 i prowadzimy póki co, teraz wystarczy utrzymać ten wynik. No to tutaj Pepe Reina, słaba interwencja moim zdaniem, zobaczymy na powtórkę, tutaj Szyck z asystą. No i brat z pierwszą bramką w tym sezonie oczywiście. Dobra, tutaj akcja z rzutu wolnego około 21 metr. Tutaj Jorginho zmylił naszego bramkarza, tutaj uderzenie Milika, ale świetnie obrońca. Tutaj znowu akcja Napoli, Milik ładne podanie do Gulalom ładne podanie do Milika, ale Viviano na posterunku. Dobra, nasza akcja, druga połowa, Fabio uderzenie, ale tutaj jeszcze będzie jakaś dobitka Carolinetti. Podanie do Fabio, tutaj świetna okazja, mało brakowało, ale niestety. Dobra, znowu nasza akcja, Martinez uderzenie, ale Pepe Reina tutaj jeszcze dobitka, jednak nie. No i my zdobywamy puchar, oczywiście super puchar Włoch, super puchar. No i my zdobywamy super puchar Włoch, myślę, że zasłużenie, chociaż po akcjach było widać, że mecz bardzo wyrównany, w sumie mało akcji, ale to my podnosimy pierwszy puchar w tym sezonie, mam nadzieję, że nie ostatni. Może jakaś Liga Mistrzów, ale zobaczymy jak to będzie. No myślę, że zespół zagrał dobrze, ale czegoś jeszcze brakuje. Na pewno czegoś brakuje w obronie, bo w tamtym sezonie wyglądało to lepiej moim zdaniem. Ale wiadomo, grał nowy zawodnik, czyli Caldara na obronie i może jeszcze się nie wpasował do drużyny, ale zobaczymy jak to będzie przy kolejnych spotkaniach. No i tutaj trening oczywiście wyglądający identycznie jak poprzedni, tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy czy na pewno dokładnie tak, nikt nie wbije overalla, chociaż Pellegrini jest naprawdę blisko.
Dobra, i od razu przechodzimy do meczu z Lazio. Gramy na wyjeździe, pierwszy mecz w sezonie, w serii, a zobaczymy, jak on wyjdzie. No ja mam nadzieję, że wygrany, bo to jest mecz bardzo ciężki. Lazio oczywiście jest dobrą drużyną. No i pierwsza akcja to ładne, długie podanie do Mattiello. Mattiello ładnie główko zbije do Karoliny Tegolinetti, świetnie do Szicka, Szicku uderzenie. No i prowadzimy już w 10 minucie, tutaj świetna akcja całego zespołu. Zaraz zobaczymy na powtórkę, mam nadzieję, że od tego długiego przerzutu, bo nawet nie wiem, kto to zrobił, taki fajny przerzut był do Mattiello, zaraz zobaczymy, a niestety tego nie widać tutaj. Karolinetti z asysto świetnie zauważył Czecha, no i ten wykorzysta swoją okazję. Dobra, tutaj Savić, Milenkowicz, Savić, ładne dośrodkowanie do Keita, Keita, wycofanie do Barolo, Barolo, co zrobił uderzenie, ale Viviano znakomicie. Dobra, tutaj zobaczymy Immobile, Immobile, ładne podanie do Filipa Andersona, Anderson do Keity, za długie podanie. Co zrobi Keita w tej sytuacji? Keita wchodzi w pole karne, znowu dośrodkowanie, uderzenie jednego, chyba Immobile zdobywa bramkę, zaraz się upewnię. Tak mi się wydaje, że to właśnie on. No tutaj Viviano miał bardzo ciężkie zadanie, no. Jakby to wybronił, to naprawdę gratulacje dla niego, ale tutaj no nie mogę go obwinić, raczej obwinię tu obronę. Dobra, tutaj Karolinetti świetnie się przepycha, ale co robi tutaj pole, kładę podanie do Szicka, Szick do Martineza, Martinez niestety źle. Dobra, tutaj Torreira, Torreira podanie Cigeriniego, Cigerini do Fabio, Fabio uderzenie, no i pokonuje bramkarz oczywiście Lazio, no i już prowadzimy 2-1 w meczu wyjazdowym, oczywiście w Rzymie. Zaraz zobaczymy, kto w ogóle asystował, bo teraz mi tak wypadło z głowy chyba. Nie mam pojęcia. Ale bramka na 2-1 i to mnie cieszy. No bo tutaj podanie do Felipe. Felipe, ładne uderzenie, nie wiem kogo, ale tutaj Viviano świetnie wybronił to. No i to spotkanie tak się zakończyło, tak szczerze to myślałem, że remisowo to się skończyło, ale jednak wygrywamy bardzo dobrze. Tutaj trening chyba przedostatnim w dzisiejszym odcinku. O, Caldara w ogóle wbił overall, tego nie zauważyłem. No i tutaj oferta za Cigeriniego, sprzedaję go, bo jest dość stary, a mam naprawdę dużo środkowych pomocnych. Mam nadzieję, że dobrze mu pójdzie w nowym klubie. No i tu ostatnie spotkanie z Torino, tutaj przesymulowałem, żeby odcinek nie był zbyt długi. No i zobaczymy, jak tutaj pójdzie, trochę dłużej ta symulacja pobędzie. Jeszcze takie szybkie pytanko do was, czy kupić kogoś na bramce na rezerwę, czy zostawić sobie te fundusze na zimowe okienko i wtedy coś wzmocnimy. Decyzja zależy od was, tutaj pierwsza bramka dla Torino. No i jak się domyślacie, przegraliśmy to spotkanie, no niestety szybka porażka. Dobry tutaj trening oczywiście, tutaj chyba Pellegrini się rozwinął, ale zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Tak, dokładnie 79 overalla. No i mam aktualnie miejsce numer 7. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek, zostawcie mi suba, lajka i napiszcie komentarz, czy mamy jeszcze kogoś kupić. I oczywiście obstawiajcie, kto według was został najlepszym zawodnikiem odcinka i lecimy. Co? Gdzie lecimy? Dobra, to ja z wami się żegnam, więc na razie cześć i czołem. Yo!